super coinsy, super szybkie, super tanie, zapraszam do linku w opisie, super! Yo, what's up, kosmici, z tej strony Alien, witam w kolejnym odcinku, zobaczcie jak mi pięknie idzie, ja wiem, że wszyscy siedzicie w dywizji pierwszej, rozumiem, wcale mi to nie przeszkadza, możecie mi komentować na ten temat, ale nawet w dywizji szóstej źle mi szło. Już nie idzie mi źle, bo się wziąłem w garść, 4 wygrane pod rząd i wiecie co, stwierdziłem w pewnym momencie, że mój skład pomału gdzieś tam mi się nudzi, więc zbudowałem inny i stwierdzam, że lepszy. Proszę bardzo, ależ Alien, czy to nie jest przypadkiem, nie wiem, inna liga niż BBVA? Otóż właśnie tak, jest i gra się tym fantastycznie. Rufier na bramce po prostu rozwala system. Zobaczcie, jaki mam śliczny atak. 91 pace'a, proszę bardzo. Skrzydła 92 i myślałem, że 78. Nie, również 92. Proszę bardzo. I tutaj Cam, czyli środkowy jakiś pomocnik, również ma tego pace'a 90, więc chłopaki biegają jak się masz. I słuchajcie, jeśli chcecie złożyć sobie może taki składzik, to zapraszam do foodcoins.pl. Tam są fajne coinsy, ja z nich korzystam, są tanie, są szybciutkie, jest online bot, który wam 24/7 dostarcza coinsy, więc nie będziecie musieli długo czekać. Ja nigdy już tak naprawdę nie muszę czekać na kogoś i się z tym pierniczyć, ale zbędne tutaj teraz gadanie jest, więc przejdźmy do meczu i zobaczmy, jak tym składem się gra. Tutaj mamy skład przeciwnika, Bundesliga. Okej, i to taka bogata. Wow, Ramirez z podaniem, dobrze. Tutaj nasz obrońca, dalej lecisz chłopie. Tak jest, rozpędzaj się tam, wiedziałem, że wyjdzie ślisk. Świetnie. I wsadź to! No kurde, jakim cudem było tak blisko już? Vidal ma uderzenie, ale nie wykorzystał go. Slash, moi obrońcy, prawda, tutaj się spisali. Tak samo jak i Rufier w tym przypadku. Dobrze, grają świetnie, więc ja nie mogę teraz popsuć tego. No taka kontra, błagam, Tyson, jak ty jesteś wolniejszy. Okej, okay, goni mnie chyba Ribery, no to się nie dziwię, że ktokolwiek jest... I teraz tak, pyknij to! Je! Nie, spalony, bo... Spalony czy gol? Jest brameczka, no i to ja rozumiem. Felipe Anderson, siemasz, kurde, Felek. Okej. Okay. Więc jestem tutaj na chwilę obecną gdzieś tam zwycięzcą, przynajmniej można powiedzieć to chwilowo. Dobra, pyk, okej, okay. Tam się wystaw. Dobre wypuszczenie, bramkarz jednak będzie pierwszy, aczkolwiek w międzyczasie był faul, który teraz szybko wykorzystam, zagrywając tutaj z chłopakami szybką klepunię. Dobrze. I teraz nasz obrońca, zobaczymy, czy jest w stanie zagrozić bramkarzowi. Był, owszem. Teraz ściskamy po skrzydle. Łap go, tak jest, szarp za fraki. Oj, brama jest, prawda? Co? Lewandowski tak łatwej bramki nie strzelił. Jestem w szoku, bo tu naprawdę powinna siąść i byłaby jak najbardziej zasłużona. Dobra, rozpędzam się. O, prosto w Rodriguez'a. To może tak, mocne uderzenie. Tyson, no biegnij! I sadzisz to i jest brama, no i siema elo! Kurde, to rozumiem. Zespół naprawdę spisuje się teraz idealnie, jestem z niego zadowolony i możemy cisnąć. To jest, prawda, końcówka pierwszej połowy, a już jest 2-0 po golach Tysona i Felipe Andersona. Genialnie. To co, idziemy za ciosem, trzeba pyknąć trzeciego gola, Lewandowski, żeby on tutaj zaraz się na mnie rozpę... O, jak niefortunnie. No dobra, Miller zapakował w bramę, a niestety nikt nie miał mu jak przeszkodzić. Tak nie może być, ja tu muszę typa rozwalić, ja mu muszę pokazać, kto tu rządzi. Dobra, nie, spóźniłem się z podaniem. O, znaczy komputer mi zarejestrował ruch i niestety to wyszło tak, jak wyszło. Dobra, podanie do bramkarza, na spokojnie, niech on to oddali, żeby tutaj nie było potem jakichś niesamowitych zgrzytów. Tyson, dobrze, urywa się skrzydłem. Tyson musi sobie tutaj wspomóc kolegami. Dobrze, Dumbia. Jezu, kto tak podaje? Ale Dumbia się urywa i Dumbia strzela gola! Wow, okej, tego się nie spodziewałem, to było absolutnie nie tak, jak chciałem zagrać. Ale nie będę narzekał. 3-1, świetnie, o to chodzi. On sobie tutaj nie poradzi niestety z moim obrońcą. Fajne,
kurde, podoba mi się strasznie, jak gościu tutaj wykonuje te takie proste bardzo podania, no i właśnie w efekcie miesza mi w obronie i strzela bramki. Okej, okay, jest 3-2, więc ciekawy mecz, pada sporo goli. Kurczę, no namieszał, teraz Lewandowski się odegrał za to, co wtedy nie strzelił. Okej, okay, Dumbia, ładnie przeczekał napastnika, który go tam... Do nie, spóźniłem się, dlaczego ja... Czasami się bawię niepotrzebnie i to mnie gubi wielokrotnie. Dobra. Okej, okay, podanie na wyciągnięcie. Jakiś tunnel visioning mam. I klapki na oczy. Nie, błagam. Nie. No i mamy 3-3. O kurde, mecz się zaczyna od nowa. Właśnie o tych podaniach mówiłem. One są idealnie dograne. W ostatnią sekundę, tak na pograniczu spalonego. No i tym razem się udało. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ładnie. Leć tam tym skrzydłem, Tyson, przepraszam, stary, ja wiem, że już nie chcesz. Ty chcesz skończyć w ogóle granie, wiem. Tutaj pyk. No, halo, jakiś faul! Oh, Jesus, no nie, dzisiaj nie mogę liczyć na faule. Sędzia nie jest miłym człowiekiem wcale. Dobra, jest, ładne zejście. Uderz to, błagam, sypnij, jest, ale brama, przestałem w tym momencie. Przestałem się bawić w jakieś wchodzenie do bramki, świetnie, z odległości, jakiejś takiej nawet większej, po przejściu ładnym, sypnął sobie z prawej nogi, ekstra. Okej, 90, a już leci z kontrą, proszę, nie, błagam, nie teraz, po prostu nie teraz. Aha, i zaczyna swój taniec wywi... Zrobiłem nic innego jak wejścia na raz, nie zastanawiając się tak naprawdę, jak ustawić obrońców. Okej, okay, ale 8 goli. Wow, mam takie małe déjà vu, dlatego że już taki mecz był i to dość niedawno. Przejdźmy do kolejnego meczu. Tym razem mam nadzieję, że wygram. Został mi jeden mecz. Wystarczy jeden mecz, czyli 3 punkty, aby przejść do kolejnej dywizji i tam walczyć ponownie o tytuł mistrza. Tym razem skład BPL na bramce Courtois. Uj, bardzo, ale to bardzo groźna sytuacja. Tak samo jak tu, no, mam bramę. O Jezu, Rufier, dziękuję ci, stary, dziękuję ci, tak bardzo ci dziękuję, aż Snyder powinien pójść i płakać. Nie! Okej, okay, spalony. Coś zaczyna przycinać. Nigdy nie jest fajne. Ale sobie z tym też można radzić. Tyson. Świetnie, Tyson wymija. Tutaj musi się zgrać z Dumbią. Tyson, pięknie. Dobrze, do niego dociera piłka. Tyson, spokojnie. Znajdź swojego kumpla. Tak jest. I za... Jaka brama! Ale brama go... Nie, serio. Nie chciałbym, żeby ktoś stracił przeze mnie pada. A to taka bramka jak najbardziej mogłaby... sprawić, że tak się stanie. Ramirez, Kasi, Starizia, świetnie, dobrze, Dumbia z Tysonem, teraz Tyson, fajnie jakby się Dumbia wystawił, tak jest, Dumbia, o, porobiony, porobiony i to w końcówce meczu, powiedzmy, tak jest, dziękujemy, gościu stracił połączenie, ups, easy peasy, gościu więcej strzelał, był celniejszy, ale najwidoczniej to nie przekłada się na wynik. Po 5 wygranych, 1 remisie i 2 przegranych. Uważam to za całkiem dobry wynik. Fajnie poszło moim zdaniem. 2 wygrane mecze. Cacy. Jeśli wam się podobało, oczywiście nie zapomnijcie dać znać. Ja się teraz z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Pa, pa.